Państwo, pastor Marek Krakowski wprowadził nas w zagadnienie roli kobiet w Piśmie Świętym. Ja chciałbym mówić na temat roli kościoła w sytuacji, kiedy występuje przemoc. Ale zanim to zrobię, to z uwagi na skomplikowaność zagadnienia, na wielką złożoność tego, tego zjawiska, przy całej mojej świadomości, jak delikatnej materii dotykamy, pozwólcie, że najpierw może kilka słów na temat samego kościoła. Dlatego, że wokół tego jest również wiele różnych przekłamań, niezrozumień, pewnych nadinterpretacji. A więc zazwyczaj kojarzymy kościół jako społeczność idealną, doskonałą. Pan Jezus był taki, był święty. I kiedy mówimy o kościele, wydaje nam się, że kościół również taki być powinien. To jest oczywiście ta poprzeczka bardzo mocno wywindowana w górę, natomiast realia są troszeczkę inne i to też mówię z całą świadomością, że nie rezygnujemy z wzorców, ale życie bardzo boleśnie weryfikuje to, czym Kościół jest na co dzień, czym jest naprawdę. Mam przed sobą fragment pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian i tam pierwsze dwa wiersze. Czytamy tam, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, Powołany z woli Boga oraz Sostenes, nasz brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do poświęconych w Chrystusie Jezusie powołanych świętych oraz do wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pisze do kościoła w Koryncie, sama nazwa e, e, geograficzna nam od razu nasuwa pewne skojarzenia, pisze do tego kościoła w Koryncie, który miał potężną ilość problemów. Ci, którzy znają listy do Koryntian, łapią się za głowę, bo pff, działy się tam takie rzeczy, które, jak sam Paweł pisał, nawet upogan się nie zdarzają, a więc był to Kościół z niezwykle bogatym życiem i wiele rzeczy złych, które miały tam miejsce, były, było to wyzwanie takie duszpasterskie dla, dla apostoła, dla innych duszpasterzy. Ale o czym pisze apostoł Paweł? Pisze o tym, że y, Kościół, chociaż jest powołany do świętości, do doskonałości, Kościół ma w sobie element y, słabości. I to słabości, którą wnosi każdy z nas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często ta wizja Kościoła jest wyidealizowana. Kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem, i bardzo do mnie ono przemawia, że Pan Bóg buduje swój kościół na Ziemi z tego, z takich materiałów, jakie ma pod ręką, a ma nas. I w związku z tym ludzie, niedoskonali ludzie, którzy tworzą kościół, wnoszą do tego kościoła swoją słabość ze wszystkimi wadami charakteru. A więc kościół z założenia jakby. Yy, Powinien być świadomy, że będą występowały pewne rzeczy nieprawidłowe, pewne rzeczy niepokojące, naganne, pewne rzeczy, które trzeba będzie uzdrawiać, na które trzeba będzie reagować. Nie może to być oczywiście usprawiedliwieniem. Czasami używanym w kręgach chrześcijańskich, kiedy człowiek wierzący mówi, no Panie Boże, taki już jestem, albo takim mnie stworzyłeś. No, takiego mnie masz. Nie może być to usprawiedliwienie dla postaw nagannych, dla przykrywania, usprawiedliwiania, dla autoryzacji jakichś postaw, które wiążą się z przemocą. Absolutnie nie. Kościół jest słaby. Ale ta słabość jego nie może być przykrywką, usprawiedliwieniem dla przemocy w jego kręgu. E, bardzo mi się podoba e, jakby sama idea kościoła, którą nakreślił Pan Jezus. E, Kościół jest zbudowany na wolności, a więc jest z założenia e, pewnym tworem, pewną społecznością, w której przemoc nie powinna mieć miejsca. Czy wiecie, drodzy Państwo, że. Kościół, jego idea, jego istnienie zasadza się na słowie chcę. Słynne słowa z Ewangelii. Tutaj powołuje się na Ewangelię według świętego Mateusza, 16 rozdział, wiersz 24. I tam możemy przeczytać. Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech wyrzeknie się samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Jeśli ktoś chce. A więc tam nie ma miejsca na przymus. Jestem w kościele, bo chcę, Bóg mnie do tego nie zmusza, i ja nie mam prawa stosować przymusu, przemocy, narzucać swojego zdania, swoich wartości, e, swoich planów, swoich wyobrażeń innej osobie w kościele. W tym także członkom mojej rodziny. Nie mogę zmuszać moich najbliższych do tego, żeby byli tacy, jak ja chcę ich widzieć, nie bacząc na ich odrębność, na ich osobowość, na ich naturę. A więc Kościół zbudowany jest na fundamencie wolności. Kto chce iść za mną, to musi być moje chcę, a nie chcę mojego męża, mojej żony, mojej teściowej. To musi być moja wyraźna deklaracja, że ja chcę coś robić. Mam do tego prawo i ja o tym decyduję. A więc Bóg nie stosuje wobec nas przymusu. To jest piękne. Taka pieśń oazowa, która gdzieś mi mocno utkwiła w głowie, mówi o tym, że nasz Bóg jest jak drżący słowik w garści. A nie ogarną go wszechświaty oddechem gasi gwiazdo zbiory, a drży w oddechu mym jak kwiaty. To jest nasz Bóg, wszechmogący, a jednocześnie taktowny, jednocześnie szanujący moją wolność, dający mi prawo do błędów, dający mi prawo do decydowania o sobie: Bóg nas do niczego. Nie zmusza. A więc przymus jest postawą zupełnie niepożądaną, nieakceptowalną w kościele. Tutaj, kiedy mówimy o przemocy, moi drodzy, to może warto też zaznaczyć pewien element przemocy międzyreligijnej. A więc znowu, jako chrześcijanie powinniśmy szanować swoją tożsamość, ale nie używać języka przemocy w odniesieniu do inaczej myślących, wierzących ludzi. Nie wolno siłą nawracać. Jakiegokolwiek człowieka na swoją religię, na swój sposób myślenia, wiary itd. Kościół wobec przemocy musi mieć świadomość tego, że dotyka bardzo ważnej i delikatnej materii. Bo przecież, moi drodzy, nie powiem niczego odkrywczego, przemoc, jeśli ma miejsce, w kościele czy poza nim, w rodzinie, ona się rozgrywa najczęściej w jakimś zamkniętym układzie. Rozgrywa się w czterech ścianach, gdzie nie ma świadków, gdzie bardzo często sprawca i ofiara są na sam ze sobą i nikt w to wszystko nie ma wglądu, a więc musimy być bardzo ostrożni, żeby nie preferować zbyt pochopnych sądów i żeby nie wchodzić z naszymi y, narzędziami kościelnymi y, w taki sposób, że więcej będzie strat niż yy, korzyści. A więc musimy mieć świadomość, że Problemy rodzinne, one powinny być przede wszystkim rozwiązywane w jak najmniejszym kręgu, najlepiej w kręgu rodziny. Kościół nie może sobie pozwolić, żeby przypadki przemocy traktować jak e, programy w stylu Big Brother, gdzie wszyscy siedzą obok, przyglądają się, ściany są przeźroczyste i wszyscy majstrujemy przy tym problemie, bo wszyscy przecież najlepiej znamy e, rozwiązanie. A więc. Intymność rodziny powinna być zagwarantowana, chyba że są ewidentne e, dowody na przemoc i wtedy trzeba naprawdę szybko reagować. Wtedy już nie ma miejsca na jakieś znieczulenie, na jakąś dyplomację. E, to, co e, uważam jest niezwykle istotne w kwestii działalności kościoła wobec przemocy, to jest zasada, którą znają doskonale medycy. Primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. I to też jest niezwykle ważne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby problemy rodzinne, przemoc w rodzinie stały się tematem publicznych rozważań Rady Parafialnej, Rady Zboru, jakiegoś zgromadzenia ludzi wierzących, że wszyscy zasiadają w jakimś, w jakimś plenum, tak? jest jakiś panel i rozmawiamy o tych kwestiach. To jest najgorsza rzecz, która może przyjść komuś do głowy. A więc problemy przemocy, przypadki przemocy w rodzinie nie powinny być tematem radosnych eksperymentów, których dokonują ludzie nieprzygotowani, którzy no, lubią takie nowinki, sensacyjki, ploteczki i którzy uważają, że mają najlepsze sposoby na rozwiązywanie takich właśnie problemów. Materia tak jak powiedziałem, jest bardzo delikatna i wymaga przy tym jest olbrzymia pokora, takt, żebyśmy więcej nie zepsuli, niż zdołamy pomóc. Bardzo często Pismo Święte w Kościele jest traktowane jak księga magii. A więc ktoś ma problem. Co robimy jako chrześcijanie? Co robimy? No bierzemy pod pachę Biblię, idziemy do osoby, która przeżywa jakąś traumę, wystarczy przeczytać kilka tekstów biblijnych i problem znika. Czy tak to działa? No nie. A więc Pismo święte nie jest Księgą magicznych zaklęć. Są tam rady, bardzo mądre, uniwersalne, ponadczasowe, ale pamiętajmy o tym, że Pismo Święte, jego treść, jego wypowiedzi to nie są magiczne zaklęcia. Trzeba czasami dużej pokory, wrażliwości, delikatności, subtelności, żeby pomóc komuś, kto przechodzi przez bolesne doświadczenia. Pamiętajmy o tym, że różnica między Kościołem a sektą jest taka, że sekta zna wszystkie odpowiedzi. Świat sekty jest bardzo czarno-biały, natomiast tam, gdzie ludzie mają tą Chrystusową wrażliwość, potrafią przyjrzeć się problemowi z niesamowitą wrażliwością z różnych perspektyw i wybrać te rozwiązania, które są najbardziej yy, wskazane. A więc Postawa Kościoła musi być postawą odpowiedzialną. Jest problem, zauważamy go, przyglądamy mu się i zadajemy sobie pytanie, czy potrzebna będzie jakaś konsultacja, może zasięgnąć rady kogoś, kto jest większym specjalistą w tej kwestii niż my. Kościół musi być w swoim działaniu odpowiedzialny. Jakub, kiedy pisał o liderach w kościele, to jest list Jakuba, rozdział trzeci, wiersz pierwszy, powiedział tak. Moi przyjaciele, niech niewielu z Was dąży do tego, aby nauczać innych. Pamiętajcie, że my, nauczający, będziemy sądzeni surowiej niż inni. O czym to świadczy? Są ludzie, którzy są powołani do udzielania rad. A więc, kiedy widzą jakieś zjawisko, to od razu zacierają ręce, bo wiedzą, że będzie ciekawie i że mogą wykazać się swoją erudycją, mogą ten problem rozwiązać. Przy czym to znowu się będzie jakimś tam momentem, kiedy będą podziwiani, będą zauważeni, będą w centrum uwagi. Nie wolno bawić się cudzym życiem. A więc, moi drodzy, kiedy, kiedy pojawiają się przypadki przemocy, y, liderzy kościoła, osoby, które zajmują się tym w kościele, muszą być to osoby odpowiedzialne, odpowiedzialne do bólu. Y, może ta historia, którą przytoczę, może ona jest taka troszeczkę y, lekka i może być odebrana jako prześmiewcza, ale ona ilustruje pewną prawidłowość, która niestety czasami w kościele się pojawia. Y Znalazłem tę historię w takim zbiorze anegdot żydowskich, ale żeby nikt mnie nie posądził o antysemityzm, troszeczkę ją przetransformuję na, na język chrześcijański. A więc wyobraźmy sobie, że przychodzi do swojego duszpasterza człowiek, który ma fermę kur. I przychodzi, mówi do swojego duchownego, mój drogi, mam fermę kur i te kury zaczęły mi padać. Czy masz dla mnie jakąś radę? Czy mnie karmisz? pszenicą karmię żytem. Po kilku dniach zatroskany farmer przychodzi i znowu pyta swojego duchownego: "Kury nadal padają. Yy, zrobiłem tak jak kazałeś, ale cały czas yy, padają. je owsem", powiedział duchowny. Za czwartym czy piątym razem zmartwiony właściciel fermy przychodzi po raz kolejny i pyta: "Moje kury nadal padają. Czy ty masz dla mnie jeszcze jakąś radę?" Na to duchowny uśmiechnął się i powiedział: Rad to mam jeszcze bez liku, ale czy ty masz jeszcze kury? Jeżeli tak ma wyglądać pomoc kościoła w odniesieniu do problemów związanych z przemocą, to lepiej, żebyśmy nie robili nic. A więc nie można się bawić cudzym życiem, nie można robić jakichś radosnych eksperymentów w sytuacji, kiedy ktoś cierpi. Być może to będzie dla niektórych chrześcijan zdziwieniem, ale okazuje się, że dar napominania, dar, dar uzdrawiania trudnych sytuacji w kościele, to jest dar, który nie, którego nie posiadają wszyscy. Wśród darów duchowych, mam tu przed sobą fragment listu do Rzymian, rozdział 12, wiersz 6 do 8 czytamy. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli ktoś naucza, to w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Innymi słowy, dar napominania, czyli dar udzielania rad, rozwiązywania problemów, uzdrawiania Kościoła, to jest dar Ducha Świętego i to nie jest dar dla wszystkich. A więc kiedy pojawia się problem, to nie patrzmy może na urzędy kościele, na funkcje, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy ja posiadam kwalifikacje, czy ja posiadam predyspozycje, żeby się z tym problemem zmierzyć. Bo lepiej powiedzieć, nie potrafię pomóc i nie chcę zaszkodzić. Poproszę o pomoc kogoś bardziej doświadczonego, kogoś, kto już z takimi sytuacjami miał do czynienia. Nie bądźmy ludźmi wszystko wiedzącymi, bo poprzez zaspokajanie naszych ambicji możemy generować jeszcze większe problemy. A więc Potrzebna jest fachowość. Kiedy przygotowałem materiał do swojego dzisiejszego wystąpienia, byłem pod ogromnym wrażeniem ilości materiałów, które są dostępne w internecie w formie poradników i to dla kogo? Poradniki dla prokuratorów, poradniki dla policjantów, poradniki dla prawników. A więc widać, że mimo iż takie właśnie instytucje jak policja, prokuratura, adwokatura, są to ludzie, którzy w jakimś sensie są przygotowani, powinni być przygotowani do podejmowania takich tematów, to oni również potrzebują jeszcze bardziej się do tego przygotować. I dobrze, dobrze, żeby takimi trudnymi sprawami zajmowali się ludzie, którzy wiedzą jak z nimi postąpić, ale chyba nawet oni nie mają odpowiedzi na wszystkie y, pytania. A więc co Kościół może zrobić? Teraz tak troszeczkę od ogółu do szczegółu chciałbym przejść. Przede wszystkim jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji jako Kościół Adwentystów 7. że generalna konferencja, która jest przedstawicielstwem, ogólnoświatowego kościoła, gdzie spotykają się specjaliści z zakresu teologii, psychologii, zdrowia i tak dalej i tam są wypracowywane pewne stanowiska kościoła w różnych dziedzinach życia. Mamy tych dokumentów, które podpowiadają, jak mamy podchodzić do rodziny dosyć dużo. Na stronie advent.pl w zakładce o kościele możemy znaleźć kilka oświadczeń kościoła, które pokazują, jak ważna jest rola rodziny. A także, y, jakie są zalecenia, wskazówki, rekomendacje w sytuacji, kiedy pojawiają się w tej rodzinie problemy. A więc mamy na przykład oświadczenie zatytułowane Afirmacja rodziny, przemoc i znęcanie się w rodzinie. Tutaj, może, fragment y, pozwolę sobie zacytować. Adwentyści dnia siódmego opowiadają się za godnością i wartością każdej istoty ludzkiej i potępiają wszelkie formy przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej oraz znęcania się w rodzinie. Zdajemy sobie sprawę z ogólnoświatowej skali tego problemu oraz poważnych, długofalowych je, jego skutków w życiu tych, których on dotyka. Wierzymy, że chrześcijanie muszą reagować na przemoc w rodzinie, zarówno w kościele, jak i w społeczeństwie. Poważnie traktujemy raporty o przemocy i znęcaniu się oraz poddajemy to zagadnienie pod dyskusję w tym międzynarodowym zgromadzeniu. Wierzymy, że obojętność i brak reakcji prowadzi do utrwalania i rozszerzania się skali tego rodzaju negatywnych zachowań. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za współpracę z innymi profesjonalnymi służbami w troszczeniu się o tych, którzy cierpią wskutek przemocy i znęcania się w rodzinie, w Słuchaniu ich oraz ujawnianiu niesprawiedliwości i przemawianiu w obronie ofiar. Będziemy pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy ze strony y, profesjonalnych służb. A więc, y, absolutnie jako Kościół, nie chcemy budować pewnego stereotypu, bo najłatwiej jest pewne problemy wyprzeć. U nas takich rzeczy nie ma. Może się zdarzają gdzieś indziej, ale na pewno nie w naszym kręgu. My jesteśmy w końcu ludźmi wierzącymi, mało tego biblijnie wierzącymi. To jest przekłamywanie sytuacji, bo y, naganne zjawiska y, oczywiście zdarzają się y, wszędzie. Mam przed sobą fragment innego oświadczenia kościoła, które jest zatytułowane Przemoc seksualna nad dziećmi. Y, i czytamy tam pewien fragment. Środowisko adwentystyczne nie jest całkowicie wolne od przypadków seksualnej przemocy nad dziećmi. Wierzymy, że nasza wiara nakazuje nam zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec tego rodzaju zjawisk i podejmowanie stanowczych działań, nie tylko interwencyjnych, ale przede wszystkim zapobiegawczych. A więc musimy budować prawdziwy obraz kościoła, reagować na pewne anomalie i robić wszystko, żeby się z nimi skonfrontować, nie wolno nam zamiatać problemu pod dywan. Jeżeli takie rzeczy się zdarzają, trzeba z nimi coś e, zrobić. Kolejna odezwa to odezwa e, oświadczenie, które nosi tu e, przemoc w rodzinie i tam są takie dwa generalne punkty, jeżeli ktoś jest zainteresowany, możemy znaleźć ten tekst na stronie, nie będę go szczegółowo omawiał, ale jest tam powiedziane: Kościół ma obowiązek troszczyć się o ofiary przemocy w rodzinie i wychodzić naprzeciw ich potrzebom poprzez, i tam jest podanych siedem punktów, ale także Kościół jest powołany do wzmacniania życia rodzinnego, przez i podane są tam y, y, pewne y, rady, sugestie. Kolejna odezwa to jest e, odezwa zatytułowa, zatytułowana rodzina. E, inne dokumenty kościelne również e, wskazują na to, że kościół nie chce być obojętny, zupełnie taki e, wycofany, jeśli chodzi o podejmowanie problemu przemocy w rodzinie. I tak na przykład e, podręcznik prawa zborowego. To jest e, podręcznik, który. E, Opisuje pewne procedury dyscyplinarne w odniesieniu do pewnych negatywnych zjawisk, opisuje strukturę kościoła, wiele innych zagadnień, ale jest tam też dział poświęcony dyscyplinie kościelnej. W tymże podręczniku, mam przed sobą fragment wydania z roku 2016, na stronie 76. jest powiedziane, że jednym z powodów dla podjęcia dyscypliny kościelnej, do wyciągania y, jakiejś, powiedzmy, y, restrykcji wobec wyznawcy, który żyje w sposób naganny, y, jest tam powiedziane w punkcie 7, że dyscyplinie podlega przemoc fizyczna, obejmująca także przemoc w rodzinie. A więc Kościół jest zdecydowany reagować. Jeżeli są takie przypadki, będzie ta sprawa rozważana i osoby, które dokonują takich aktów przemocy, będą poddane dyscyplinie kościelnej. A więc w tymże podręczniku mamy także pewne sugestie, rady dotyczące wzorca małżeństwa. No tutaj mój przedmówca troszeczkę o tym powiedział, o roli kobiety, ale także o pewnym wzorcu rodziny. A więc chcemy budować dobre wartości, dobre wzorce, ale mamy świadomość, że życie no, bywa bardzo brutalne i ta rzeczywistość może odbiegać od tego, co chcielibyśmy, ażeby się działo w kościele. I teraz jestem przekonany, że rola kościoła w konfrontacji z przemocą powinna polegać przede wszystkim na zapobieganiu, bo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Przypadki przemocy są czasami tak złożone, tak trudne do, do rozwikłania, że naprawdę wielu liderów kościoła sobie zwyczajnie z tym nie radzi. Mam tu na myśli i pastorów, i liderów lokalnych kościołów. Są to naprawdę bardzo, bardzo trudne, złożone rzeczy, a więc powinniśmy sięgać do mądrości, która wykracza poza kościół. Jest wiele instytucji, które zajmują się z y, założenia statutowo kwestią przemocy w rodzinie. Warto z tych doświadczeń korzystać, przygotować szkolenia dla wyznawców, dla liderów kościoła, dla, dla duchownych kościoła. Y, robimy to także, jeśli chodzi o seminaria prorodzinne, więc znowu trzeba dokonać pewnej afirmacji, w sensie takim, żeby pokazać piękno szczęśliwej rodziny, jak powinno być, i głośno mówić o pewnych anomaliach w stosunku do tego, do tego wzorca. Musimy też bardzo wyraźnie, klarownie mówić o tym, jaka jest rola mężczyzny i kobiety w rodzinie na bazie Biblii. Tutaj mój przedmówca również o tym wspominał, że pewne źle. Rozumiane, interpretowane, wykładane teksty biblijne stają się dla niektórych y, y, osób przemocowych podstawą do tego, żeby powiedzieć, no przecież ja tylko. Żyję, działam w myśl pewnych zasad objawionych w Piśmie Świętym. Jestem na przykład głową rodziny. A być głową to znaczy wyznaczać pewne trendy, reagować zdecydowanie na wszelkie niebiblijne zachowania i tak dalej. A więc to przywództwo w rodzinie, bycie głową rodziny, musi to być interpretowane w takim prawdziwym, biblijnym kontekście. Kościół musi wyraźnie mówić. Że żona, dzieci to nie są rzeczy. To nie są rzeczy, które są własnością mężczyzny, i tenże mężczyzna, jako mąż i ojciec, może z tymi rzeczami robić wszystko, co mu się podoba. To jest całkowicie niebiblijny obraz męża czy, czy ojca. Ojciec, czy mąż, czy brat sadysta nie ma nic wspólnego z Biblią i chrześcijaństwem. Lekcje religii, które kształtują młodych ludzi, one też powinny dołożyć starań, żeby budować poczucie własnej wartości, takiej chrześcijańskiej wartości, żeby młody człowiek, dziewczynka czy chłopiec mógł wzrastać w tej świadomości, że ma prawo do szczęścia, ma prawo do szacunku, ma prawo do tego, żeby być szanowanym, tak? Yy, I to też jakby buduje takie zdrowe odruchy, kiedy ktoś mnie krzywdzi, ja się z tym po prostu zwyczajnie nie godzę. Kolejna rzecz, której chyba Kościół do końca nie wykorzystuje, to są seminaria albo programy, które przygotowują do małżeństwa. Bardzo często są one traktowane jako no, takie zło konieczne. Zbliża się powiedzmy uroczystość zaślubin, młodzi ludzie przychodzą do pastora, jest gotowy termin. No i pastor mówi: Wiecie, ale zanim poprowadzę waszą uroczystość zaślubin, no to jest taka formalność, że musimy się kilka razy spotkać, no i muszę z wami przeprowadzić seminarium przedmałżeńskie, bo takie jest zalecenie kościoła. Jeśli tak do tego podejdziemy, to oczywiście będzie dwa, trzy spotkania, z których nic nie będzie wynikało. To jest moment, kiedy możemy zaobserwować, jeżeli robimy to rzetelnie jako duchowni, że pojawiają się w relacjach między dwojgiem młodych ludzi, którzy myślą o zawarciu związku małżeńskiego, pojawiają się pewne niepokojące symptomy. Można czasami zauważyć, że młody chłopak ma jakieś zapędy dyktatorskie. Widać, że, że źle traktuje swoją narzeczoną, widać, że jej nie słucha, że, że, że zakazuje jej takiego samodzielnego myślenia. Jeśli takie symptomy się pojawią, to rolą duchownego jest to, żeby taki ślub. Troszeczkę przyhamować, wzbudzić pewną refleksję, żeby nie generować problemów wynikających z tego, że w związek małżeński wchodzi dwoje niedojrzałych osób. Y oczywiście pewna rola tutaj w tej kwestii jest również do zagospodarowania przez kościelne publikatory, wydawnictwa, programy, kazania itd. itd. Y kolejna rzecz to jest y taka szczerość kościoła wobec siebie. Ja już powiedziałam tutaj troszeczkę na temat grzechu wyparcia. Pięknie jest zbudować taki kryształowy, idealny gmach kościoła, gdzie właściwie nie ma miejsca na słabość, a jeśli nawet te słabości się pojawiają, to trzeba je misternie zaretuszować, żeby one się absolutnie y, nie przedostały gdzieś, gdzieś na zewnątrz. Kościół musi wyraźnie mówić, co jest normalne, a co normalne nie jest. A więc nie możemy usprawiedliwiać postaw, które są absolutnie niebiblijne, czy też po prostu nieakceptowalne. Nie może być przyzwolenia na postawę przemocową. Kościół musi nazywać grzech po imieniu. Nie może być takiej miękkiej, dyplomatycznej postawy wobec zjawisk nagannych. No i tutaj spotykamy się bardzo często z takimi dziwnymi stereotypami. Na przykład Ktoś, kto doświadcza przemocy w rodzinie, przychodzi do swojego duszpasterza, mówi o problemie i słyszy: Krzywdy trzeba cierpliwie znosić i urazy chętnie darować. Czy to nie jest biblijne? Przebaczaj. Ale jeśli to będzie tylko jednostronna postawa, jeśli tylko ta osoba krzywdzona będzie y, zachęcana, Albo nawet popychana w kierunku, w kierunku takiego automatycznego przebaczania, to jest to deptanie ludzkiej osobowości, godności. Absolutnie trzeba wyraźnie powiedzieć, że Pan Bóg nie ma upodobania w cierpieniu człowieka. Pan Bóg chce nas szczęśliwych, a nie uwikłanych w jakieś relacje, które są toksyczne i przemocowe. E, inna wypowiedź, którą e, czasami możemy spotkać. E, pewien duchowny powiedział, Kościół nie jest nieczuły wobec krzywdy przemocy domowej. Nigdy jednak nie będzie nakłaniał kobiety do rozwodu, ponieważ zgodnie z Bożym Objawieniem małżeństwo jest związkiem nierozerwalnym. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozdziela, powiedział Chrystus, i od tej zasady nie ma odstępstwa. No, oczywiście, że tak. Nikt z osób wierzących nie będzie jakby odrzucał e, wzorca małżeństwa. To ma być związek na zawsze. Ale czy ta formuła jest podstawą, żeby skazywać kogoś na cierpienie, bycie bez końca, bez prawa powiedzenia nie z jakimś tyranem, który kaleczy, niszczy, depcze, w myśl zasady, że jest to sytuacja, z której nie ma żadnego rozwiązania, nie ma żadnego manewru? Nie wierzę w taką interpretację słów Jezusa Chrystusa. Yhm budowanie świadomości w kościele, że nie ma właśnie akceptacji dla przemocy. Kościół nie może od przemocy umywać rąk i powiedzieć, że to nas nie dotyczy, niech się tym zajmują um, przedstawiciele policji, prokuratury, jakieś powiedzmy um, organizacje prospołeczne. Kościół nie musi w tym absolutnie niczego robić. Budowanie poczucia własnej wartości. Powiem tak od siebie. Dla mnie zetknięcie z nauką Jezusa Chrystusa, to było zetknięcie się z Bogiem, który nadał mi wartość. Kiedy byłem młodym człowiekiem, byłem bardzo nieśmiałym człowiekiem i bardzo zakompleksionym. A kiedy zacząłem czytać Ewangelię, to nagle zauważyłem, że Bóg widzi we mnie pewną wartość. Że Bóg się cieszy z mojego istnienia. Że Bóg... Jeśli tak mogę po ludzku powiedzieć, wierzy w to, że ja, słaby człowiek, mogę sięgać nieba, że mogę coś pięknego czynić, mogę zdobywać, mogę wzrastać. To, co mogę zrobić z jego pomocą, może być piękne, wartościowe i oczekiwane. I Bóg chce takiej świadomości dla nas. Pan Bóg chce, żeby każdy wyznawca Jezusa Chrystusa przy całej swojej pokorze był jednocześnie człowiekiem, który zna poczucie własnej wartości i nie pozwoli tej godności sobie podeptać. Kolejna sprawa, którą kościół musi bardzo mocno wziąć pod uwagę, to jest kwestia e, takiego wyraźnego sygnału, że w kościele nie ma ludzi nietykalnych. Co mam na myśli? Czasami słyszymy o interwencjach. Policji w sytuacjach, kiedy osobą przemocową jest policjant. Co wtedy się dzieje? Przychodzą koledzy z pracy, mają zgłoszenie, no ale widzą, że to jest przecież ich kolega, nie zrobią mu krzywdy, i w tym momencie dochodzi do takiego wyłagodzenia sytuacji, bo są jakieś relacje, są jakieś powiązania. Czasami w kościele również mówi się: to przecież jest pastor. Kto nam uwierzy, że w jego domu dzieje się coś złego? To jest starszy zboru, to jest jakiś aktywista kościelny, on jest znany z tego, że jest taki pobożny, rozmodlony, taki ochiach. a więc u niego w domu nieprawidłowości. Kto nam w to uwierzy, nikt z tym nic nie zrobi. I bardzo często brak reakcji wynika z tego, że osoby dotknięte przemocą albo Przyjaciele tych osób, które doświadczają przemocy, wychodzą z założenia, że Kościół pozostaje, pozostanie nieczuły wobec zjawisk przemocy. Rolą Kościoła jest powiedzieć to wyraźnie, że nie ma w Kościele świętych krów. Nie ma ludzi, których nie wolno krytykować. Nie ma ludzi, którzy są poza yy, yy, mechanizmami pewnych dyscyplin, prawda? Jeżeli ktoś popełnia błąd, to niezależnie czy to jest ktoś wyżej czy niżej postawiony, Powinien mieć świadomość, że sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. A więc to też przyczyni się do wiarygodności kościoła. Jeżeli wyznawcy kościoła uwierzą, że wszelkie naganne postawy będą piętnowane bez żadnej wątpliwości, to też ludzie, którzy są przemocowi, pięć razy się zastanowią, czy chcą w tym kierunku podążać. Przemoc w rodzinie nie jest prywatną kwestią każdej rodziny. Nikt nie może powiedzieć, to jest mój dom, to jest moja twierdza, to jest moja rodzina, to są moje dzieci, to jest moja żona, i mogę robić co chcę. Nie. Jest pewna intymność rodziny, małżeństwa, jak najbardziej tak, ale jeśli dochodzi do tam do zjawisk przemocowych, to już przestaje być sprawa tylko i wyłącznie tej rodziny i tego małżeństwa. Kościół musi także. Hmm, być uczciwy wobec Biblii. Tutaj mój przedmówca troszeczkę o tym też powiedział, istnieją pewne stereotypy, takie jak patriarchalna struktura kościoła. A więc Pan Jezus powołał apostołów. Kiedy patrzymy na rozwój kościoła, to ta struktura kościoła, organizacja była oparta właściwie tylko wyłącznie o mężczyzn. To byli mężczyźni, kobiety pełniły tam jakąś śladową powiedzmy, rolę i, i niezbyt istotną. I dzisiaj próbuje się kopiować te, te postawy y, tak może między wierszami mówiąc, że kobieta jest wyznawczynią, wyznawcą drugiej kategorii. Absolutnie nie. To nie jest biblijne nauczanie. Biblia wyraźnie mówi, że przed Bogiem w kwestii naszej wartości jesteśmy równi. Y, mam przed sobą także fragment listu Jakuba. Y, zacytuję go, jest to rozdział 5, wiersz 16. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Wyznawajcie sobie nawzajem grzech. Oczywiście tu nie chodzi o spowiedź, prawda, ale chodzi o to, żeby mówić, mieć odwagę w kościele mówić o moich słabościach, niedoskonałościach. Czy mamy w kościele takie osoby, obdarzone zaufaniem, którym ufam, z którym mogę szczerze mówić o swoich skutkach, sukcesach i porażkach, o tym, co się dobrze dzieje w moim życiu i o tym, co się źle dzieje. Ja tu już w tym momencie jakby abstrahuję od kwestii przemocy, ale jeśli nie mamy odwagi mówić o szczerze o sobie, o swoim życiu, nie mamy nikogo, z kim w kościele możemy o tym porozmawiać, to nie musi być pastor czy duchowny, to w tym momencie mamy problem. Dlatego, że znowu niektórzy wychodzą z założenia, niektóre ofiary przemocy wychodzą z założenia, że, że nie możemy psuć dobrej reputacji Kościoła. Ja się nie mogę przyznać, że w mojej rodzinie dzieje się źle, bo przecież obok mnie y, działają w Kościele sami szczęśliwi ludzie. Oni są taktowni, uczynni, y, widać na zewnątrz, że są szczęśliwi, a w moim domu dzieje się źle. Ja nie mogę o tym nikomu powiedzieć, bo będę się z tym źle czuć. Biblia mówi... Wyznawajcie sobie grzechy, mówcie o tym szczerze, a rolą Kościoła jest to, żeby stworzyć klimat do zaufania. No bo jeśli nie ufam swojemu duchownemu, jeżeli nie mamy w Kościele nikogo, z kim mogę szczerze porozmawiać, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś wielkim kryzysem Kościoła. Wzbraniamy się mówić szczerze o naszych problemach, dlatego że boimy się, że stanie się to kwestią publiczną powiem komuś w zaufaniu o tym, że, że doświadczam przemocy w rodzinie i za chwilę wszyscy o tym będą wiedzieć i wskazywać nie palcami, że popatrz to jest właśnie ta kobieta, czy to dziecko, czy ten mężczyzna, który doświadcza w domu yy, yy, przemocy. a więc boimy się osądu, boimy się plotek, yy, to jest problem zaufania. Czasami ktoś, kto doświadcza przemocy, zadaje sobie pytanie czy ktoś, mnie w ogóle wysłucha? Czy mnie zrozumie? Czy zachowa dyskrecję? Czy będzie chciał okazać pomoc? Są to bardzo bolesne, bardzo bolesne pytania. Tam, gdzie jest brak zaufania, tam wiele spraw po prostu jest zwyczajnie ukrytych, utajnionych, nigdy nie ujrzał światła dziennego. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z pewną wyznawczynią i powiedziała mi: Pastorze, mam do ciebie żal. Mam do ciebie żal, bo byłam w szpitalu, a ty mnie nie odwiedziłeś. A więc cóż, no spuściłem głowę, powiedziałam bardzo cię przepraszam, że, że, że nie odwiedziłem, ale uwierz mi, po prostu nie wiedziałem. Nikt mi o tym nie powiedział, ty sama nie zadzwoniłaś, nie wiedziałem, że jesteś chora, a trudno, kiedy mamy pod opieką dziesiątki, setki, tysiące osób, wiedzieć, co się dzie dzieje w życiu każdej indywidualnej osoby. Trzeba o tym powiedzieć. Nawet jeżeli nie bezpośrednio e, duchownemu, to trzeba powiedzieć komuś, kto taki sygnał może, może wysłać. A więc, jakby początkiem. Pewnej pomocy, której może udzielić Kościół, to jest kwestia komunikacji, żeby powiedzieć, wysłać sygnał. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo to jest skrępowanie to jest takie, takie e, troszeczkę obnażenie się przed kimś, e, odkrycie się, maksymalne odkrycie i narażenie na to, że ktoś może mnie e, zranić. A więc jeżeli nawet sytuacja wygląda w ten sposób, że osoba doświadczająca przemocy sama nie ma odwagi powiedzieć o problemie, to jeśli ma przyjaciół obok siebie, obowiązkiem przyjaciół powie jest, jest powiedzieć, że problem istnieje. I wtedy Kościół może zacząć działać, zacząć reagować. Trzeba wyraźnie z zakazalnic, z za ambon, wyraźnie yy, o tym mówić, że każdy Człowiek ma prawo do pomocy. Prawo to jest jego niezbywalne prawo, yy, i kościół powinien takiej pomocy udzielić w miarę swojej możliwości. I druga rzecz, jeśli ktoś z chrześcijan, wyznawców kościoła wie o problemie, powinien o tym powiedzieć. Nie wolno tego zatajać. Yy. Co możemy zrobić jako Kościół, żeby tych problemów z przemocą było jak najmniej? Przede wszystkim to jest kwestia takiego zdrowego duszpasterstwa. W niektórych kościołach y, wizyta duchownego ma miejsce raz w roku, w jakiejś rodzinie. Ale chcę Wam powiedzieć, że to wcale nie jest najgorzej. To wcale nie jest najgorzej, bo są pewnie takie społeczności chrześcijańskie, gdzie duchowny prawie wcale nie zagląda do domów wyznawców. Szkoda bo wtedy właśnie y, można zaobserwować, że coś niedobrego się w tej rodzinie dzieje. To jest kwestia pomocy duchownego duszpasterza w znalezieniu przyjaciół w kościele. Jeżeli kościoły są duże, to wtedy znalezienie jakiegoś miejsca, gdzie się można przytulić jest trudne. Pastor powinien, czy duchowny powinien w tym, w tym pomóc. Y im więcej mamy w kościele przyjaciół, tym jest większa szansa, że moje problemy nie zostaną zignorowane. Yy, potrzeba jest więcej szkoleń dla duchownych i lokalnych liderów kościoła z zakresu takich elementów poradnictwa yy, rodzinnego, um, ale także uczulanie wyznawców na to, jak reagować czy jak się zachować w odniesieniu do osoby, która doświadcza przemocy. To się czuje, czy ktoś za moimi plecami coś o mnie mówi. A więc jeżeli doświadczam przemocy i nikt do mnie nie podejdzie, nikt jakby nie okaże troszeczkę ciepła, takiego zrozumienia, nawet takiego otoczenia ramieniem, a wszyscy o tym mówią za plecami, to jest źle. Ludzie wierzący, którzy widzą problem w życiu jakiejś rodziny, powinni przestać o tym plotkować, a okazać konkretną, praktyczną. Pomoc. A więc odwiedziny duszpasterskie, uczenie kościoła taktu i empatii, przynależność do jakichś mniejszych grup w kościele, jeśli zbory czy parafie są większe, to dobrze jest, kiedy przyłączymy się do jakiejś mniejszej grupki, bo wtedy naszą nieobecność, naszą smutną minę, nasze sińce pod oczami ktoś łatwiej zauważy. Um. Jest także bardzo ważna kwestia takiej chrześcijańskiej czujności, czyli katecheci widząc posinaszone dzieci, widząc dziecko, które jest jakieś zamknięte w sobie, które odsuwa się od grup, jest milczące, jest niewyspane, jest zagłodzone, katecheci powinni reagować. I Inni członkowie kościoła, jeśli widzą takie rzeczy, powinni zachować gotowość, czujność, żeby o tym po prostu powiedzieć. Jest bardzo ciekawy dokument. Wydaje mi się, że dla kościołów chrześcijańskich ten dokument może być bardzo pomocny. Mianowicie jest to dokument zatytułowany Kościoły mówią nie przemocy wobec kobiet. Plan działania dla kościołów, i jest to dokument wydany przez Światową Federację Luterańską, Departament Misji, Rozwoju, Komisji do Spraw Kobiet w Kościele i Społeczeństwie. Oczywiście ten dokument omawia kwestię przemocy wobec kobiet, ale pewne obserwacje, pewne zalecenia, one takie są troszeczkę jakby uniwersalne w odniesieniu w ogóle dla odniesienia pomocy dla osób, które doświadczają przemocy. I tam w tym dokumencie my możemy między innymi przeczytać o tym, że że kościół, jeśli chce pomagać, powinien stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i zachęcić do mówienia, do szczerości, do otwartości. Powinien okazać postawę ufności wobec osoby, która doświadcza przemocy. Ta osoba musi czuć, że jej wierzymy, że chcemy naprawdę pomóc. Yy, wrażliwość i gotowość do takiego, jakby utożsamienia się z osobą, która przechodzi przez takie traumatyczne doświadczenia. Yy, podkreślanie tego, że, że osoba krzywdzona. Yy, nie jest winna temu, bo czasami w takim źle pojmowanym duchu chrześcijańskim ktoś, kto jest skrzywdzony, mówi, to pewnie moja wina, czy mi zasłużyłem, czy zasłużyłam, pewnie gdybym zachował się inaczej, może byłoby by troszkę... A więc absolutnie nie. Nie jesteś winien czy winna e, przemocy, którą ktoś wobec ciebie e, e, stosuje. To jest kwestia szacunku, wsparcia dla osoby, które właśnie przechodzą przez e, takie doświadczenia. Ten dokument jest bardzo ciekawy, warto się z nim zapoznać. W każdym razie e, na pewno wszystko zaczyna się od. E, Przeciwdziałanie, od zapobiegania. Nie czekajmy, aż problemy rosną do, do, do rozmiarów baobabu, ale, ale możemy działać wcześniej, reagować wcześniej, żeby w miarę możliwości e, tych przypadków przemocy w kościele było jak najmniej. W każdym razie wszystko zaczyna się od e, szczerości, od takiego takie, takie odwagi, mówienia o problemach, bo one w Kościele istnieją. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kościół nie powinien się wzdrygać przed sięganiem po pomoc profesjonalistów. Po pomoc prokuratury, policji, organizacji, które mają doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. Kościół powinien z takiej pomocy chętnie korzystać, bez obawy, że, że my sami umiemy wszystko najlepiej i co nam ludzie niewierzący będą mówić, jak my wierzący mamy życie. Absolutnie nie. Sięgajmy po fachową pomoc. Wszystko dla dobra tych, którzy niepotrzebnie cierpią. Myślę, że więcej myśli pojawi się w czasie panelu, bo taki również jest przewidziany. Mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę dotknąłem zagadnienia, ale, ale są naprawdę bardzo złożone i trudno o proste rady w sytuacji, gdzie każda przemoc ma swoje szczególne uwarunkowanie i musimy po prostu być elastyczni w takim postępowaniu. Dziękuję.